Siema widzowie, z tej strony, czyli Zombiaczek. Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem mam dla was odcinek ze startu edycji Dragona, więc mam nadzieję, że każdy tutaj zostawi łapkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. No i co moi drodzy, chcę zrobić taki test, ile jesteście w stanie wbić łapek w górę pod tym filmem, więc moi drodzy, każdy kto widzi ten film, klika w ten momencie łapkę w górę, suba i dzwoneczek oraz pisze jakiś komentarz. Jeśli będzie dużo komentarzy, dużo łapek w górę i dużo nowych subskrypcji, to następny odcinek pojawi się z kamerką, więc moi drodzy, postarajcie się z tymi lajkami. Ale dobra, koniec proszenia te łapki w górę. Zapraszam do oglądania tego odcinka. Pozdro! Dobra, moi drodzy, jestem już przy pierwszym graczu. Zobaczcie, moi drodzy, 3 minuty od edycji, a gość już ma full żelaka enchantowanego, kill of diaksowy enchantowany. Tu jacyś jego ziomkowie kopią, albo mulciaki, nie, bo ten puścił shifta, o, się rusza, to jednak nie mulciaki, myślę, że może mulciaki, bo ten manik, jestem Rexio, ten manik, a Steve jest piratem, no to myślałem, że wiecie, bo tu ja jestem Pirexio, Steve jest piratem, wiecie, jakieś połączenie, no ale gościu po 3 minutach edycji, moi drodzy, ma seta enchantowanego żelaznego i diaksowy kill of enchantowany, to prawdopodobnie jakiejś efficiency 3 albo coś w tym stylu. No więc no dosyć dziwne. I w sensie dziwne, no dosyć szybko mu poszło, tak? Na Dragonie w tencie 2800 graczy w 3 minuty. Także bardzo, bardzo dobry wynik. No i co? Lecimy do kolejnych graczy zobaczyć, co po prostu robią. Może znajdziemy kogoś, kto się po prostu klepie. Dobra, moi drodzy, jestem już przy pierwszej gildii na serwerze, która została założona. Jest to gildia Vape. I założył gildię Vape tutaj gracz o nicku Kefcio, czyli no to jest chyba gildia, która zawsze jakoś szybko jest zakładana. I w ogóle zobaczcie to, ile tu jest, moi drodzy, graczy. Wow, ile tu jest typeczków sobie stoi. Gildia Vape została założona. A nie będę wam pokazywał kordy, jakie oczywiście ta gildia tutaj jest, ale tu jest, jako tu jest masówka. Zobaczcie to, gildię zowie. Gildia założona w 8 minut, a powiem wam szczerze, że to jest akurat, tak wypowiem się na odcinku, to jest moim trochę zdaniem minus Dragona, że te gildie na Dragonie, one są tak szybko zakładane. Ja bym po prostu te itemki jakoś utrudnił na założenie gildii. To wiadomo, chodzi o to, żeby po prostu jak ktoś gra w małą grupkę osób, no to tam gildię musiał jednak trochę założyć, a no ale naprawdę gildia Vape, zobaczcie to, ile to jest osób, także fajna, duża, aktywna gildia, która gra na Dragonie co edycję, bo tą gildię naprawdę kojarzę, może nie kojarzę graczy, ale tak gildia jak najbardziej kojarzę i Kefcia tutaj też kojarzę, więc zaraz, moi drodzy, wam czekajcie, GTP Vape 120 poziom, Vape założyły sobie na takim terenie, w sumie fajny teren, taki biom, nie wiem, sandowy, nie wiem jak to biom, co to jest za biom, możecie mi napisać w komentarzu, co to jest za biom, ale dosyć fajny tutaj naprawdę teren, dosyć równy, także spoko. Kolejną gildią, moi drodzy, która powstała dosłownie przed chwilą, jakąś 30 sekund temu, jest gildia KNP, Info KNP. Gildię KNP założył typek o nicku Kidzia. I zobaczmy, co tu jest gildia KNP. Tutaj też jest masówka. Gildia KNP to jest chyba bodajże gildia Campera, jeśli się nie mylę. Camper tutaj gra w gildii KNP. No to gildia KNP, tutaj wam powiem szczerze, że nie jest jakąś dużą masóweczką. A, patrzcie, nawet tu jest Camper. Nawet nie jest jakąś taką mega dużą masóweczką, no bo to ile? To jest 10 osób? Dosyć dziwne. Wydawało mi się, że gildia KNP to jest jakaś, wiecie, masa taka totalna, chyba że gdzieś się roześli po prostu po serwerze i są w jakichś różnych po prostu innych miejscach. Czekajcie, założę jakiegoś typa, niech będzie ten Mr. Kubik, który może się klepie. Chciałem zobaczyć, gdzie tu jest jakaś klepa. A, oni się po prostu wkopali do jakiegoś ziomka. No ciekawe, tutaj się wkopali. Przed chwilą zabił ten ziomek Menelica, a tutaj jest jakiś debil, to niezły debil, Mr. Kubix KLK.pl. No to dam zaraz do kolejnej osoby, może pewnie do jakiejś gildii. Dobra, moi drodzy, jesteśmy na Kuboid Gildii Noc, a raczej na początkach Kuboid Gildii Noc, a Kuboid się prezentuje, moi drodzy, w taki oto sposób. No, to się Kuboid, Boże, teren gildii tej noc się prezentuje w taki oto sposób. Oni mają tutaj środek, wam powiem szczerze, że ja nie jestem zwolennikiem zakładania gildii, a na biomach piaskowych ze względu na to, że piasek brzydko wygląda, nie wiem, mi się po prostu piasek nie podoba. Dla mnie piasek jest najobrzydliwszym blokiem w Minecrafcie, nie wiem dlaczego tak mam, ale info noc, gildię noc założył Areusz. O, no to proszę bardzo, czekajcie, Areusz, i oni w 4 osoby założyli tak szybko gildię. Wow, jestem naprawdę w mega, mega wielkim szoku, w 4 osoby założyli tak szybko gildię. No gildii w tym mamy już 9 na Dragonie. Znaczy, no w sumie, no, to jest 11 minut do startu edycji, co nie zmienia faktu, że jest to naprawdę bardzo szybko, jak na 4 osoby. W safe nic nie mają, chłopaki, nawet zobaczcie tutaj, oni pierw założyli gildię, sety dopiero pewnie będą za chwilę ogarniać, a w sumie to jest to dobre, jest to dobra taktyka, nie? Wiadomo, żeby założyć gildię, a sety ogarniać po prostu jakoś po chwili. Dobra, jestem przy kolejnym graczu, jest to gracz o nicku Szwa. I typek o nicku Filipczak. Nie wiem dlaczego do nich tepnąłem i jakoś mi się tak wyświetlili. W ogóle zobaczcie to. What the fuck? Co to kurde jest? Czyżby oni tyle typów pokilali? Nie, no ten ziemek ma
Ranking na minus 1 ma jednego killa, a zobaczcie ile tutaj leży killofów żelaznych. Wow, nie wiem dlaczego to jest tyle killofów żelaznych, ale jest to dosyć dziwna sytuacja, naprawdę. No dobra, tepnij może do tego typeczka tutaj, tego właśnie chciałem tepnąć do tego typa. Innego chciałem tepnąć, ale tepnęliśmy do tego ziomka, może on po prostu być. W ogóle wam powiem szczerze, że spotkałem po raz kolejny Steve'a. Co się na tej edycji dzieje, że tyle Steve'ów gra na Dragonie, że ludzie bez premki. Halo, halo, gdzie wasze premki? Tutaj jest Ptei, a który ma takiego półseta, można powiedzieć, enchantowanego, raczej na pewno półseta enchantowanego. Ten gość tutaj napierdziela na hejście. Nie, czekaj, jaki on ma miecz? Halo, halo, ty gościu, pokaż w łapce jaki ty masz miecz, że ty tak napierdzielasz. Ty gościu, kop to, kopaj to. A, masz enchantowany, lol. Przez chwilę myślę, że mam nieenchantowany. No to byłby tytuł odcinka. Znalazłem cheatera, kurwa. No i nie mam jednak cheatera. Tutaj ziomeczek Oniku bułeczka. No i on sobie tutaj trzyma miecz. No to niech sobie chłopaki grają, a my lecimy po prostu dalej. Tepnę, moi drodzy, do gildii WT, która jest pierwsza w topce. Na razie jest pierwsza w topce, to się ranking dopiero aktualizuje. A no i czekajcie, info WT. Sprawdźmy, kto jest założycielem w ogóle tej gildii. Jestem najlepszy. No to słuchaj, stary, jesteś, jeśli jesteś. O Jezu, jestem najlepszy. Dlaczego ja wysłałem do niego teleportację? Czekaj, czy mnie zaakceptuje w ogóle? Ty, patrz, on będzie chciał zaakceptować, żeby mnie tepnąć w nogi, co? Czy nie? Dobra, myślę, że mnie jakoś będzie chciał zaakceptować, żeby mnie tepnąć w nogi, czy coś w tym stylu. Ale okej, okay, jestem najlepszy. Patrzcie, przed. Wiedziałem, że będzie mnie chciał tepnąć w nogi. Wiedziałem, to był po prostu pewniaczek, widzę, to był po prostu pewniaczek. A wiecie, go strolujemy, tego typeczka. Będzie on w totalnym szoku, gościu. O Boże, to moje poczucie humoru pewnie nikogo to nie rozbawiło, ale gościu przez chwilę chyba był w szoku i myślał, że gdzieś tutaj po prostu jestem jakiś niewidoczny, nie? No ale... Ale dobra, jak będzie oglądał odcinek, to po prostu szczaj, o co tutaj chodzi. No dobra, moi drodzy, tepamy zaraz do kolejnej osoby. Czy on wyciągnął łuk, żeby mnie szczelić? Sprawdzają, czy na pewno mnie tutaj nigdzie nie ma. Nie, panowie, nie ma mnie tutaj nigdzie. Nigdzie mnie tutaj nie ma, więc nie martwcie się o to, No dobra, tepamy zaraz do kolejnej osoby. Moi drodzy, jestem na kubojdzie gili STP, która sobie tutaj, moi drodzy, już coś buduje. I tutaj chyba lider prawdopodobnie gili STP coś sobie buduje. To jest kądzion, on jest sam w tej gili. Ale zobaczcie, moi drodzy, tam jakie były masóweczki. Na początku, wiecie, jakieś sety, coś w tym stylu. A kądzion jest sam, zamiast iść pokopać, to on buduje kuboid. A to dosyć widzowie tutaj, no śmiesznie, nie? Że wiecie, zamiast iść pokopać jakiś temy, gdyby w razie co go ktoś napadł, to on woli po prostu zrobić kuboid, no chyba, że, nie wiem, jakieś itemy ma z Game Moda czy coś w tym stylu i ma 10 tysięcy koksów, no to wtedy, nie wiem, wtedy po prostu jest prelo kozakiem. Niestety nie mogę sprawdzić sama w ekwipunku i szkoda, ale no, zaraz tepamy do kolejnej osoby. Dobra, moi drodzy, jest na kubojdzie gildii SOS. Nie wiem dlaczego tepnę do gildii SOS, ale mi rozbawiła nazwa gildii SOS. Tepy awiczny. Czy tutaj są jakieś ziomeczki? Oni wiadomo, tutaj budują. Może coś do sejfu wrzucili? Nie. Ale gildia SOS, no rozbawił mnie ten tag gildii SOS. Fajny tag gildii. Chyba też kiedyś muszę założyć gildię SOS, albo może jest to gildia SOS. Czekajcie. Druga w nocy robię SOS. Nie, to jest jednak gildia SOS. Gildia Alko, czepajcie, GTP Alko. Tutaj zobaczcie, jakaś masóweczka z tej Alko. Info Alko. Patrzcie, losu dołączyło nagle do gildii Alko. Czekajcie, liderem tej gildii jest Kamashi. Kamashi. Uuu, patrzcie, oni tu w ogóle widzowie jakieś... Ty, jakieś, oni tu jakieś podium zrobili. Co jest grane? Chłopie, jak tu patrzcie, widzę, ja się oj, dodajcie mnie do gildii. Panowie, dodajcie mnie do gildii, halo. Halo, proszę państwa, dodajcie mnie do gili, ja chcę do gili, patrzcie, oni jakiś podium zrobili, ja cię kręcę. Co tu, o co tu chodzi, czy mają coś w sejfie? A w sejfie nic nie mają niestety chłopaki, co mnie, nad czym bardzo ubolewam. A nie, mają dwa bukszelfy, najbogatsza gilia widzę na Dragonie, najbogatsza gilia, dwa bukszelfy mają. Pierwsza gilia, która ma coś w sejfie. Dobra, no nie będę ich tam przeszkadzał, niech oni sobie po prostu fajnie grają. O, gościu ma fajną pelerynkę. To jest taka jakby korona. Jakby ktoś widzowie miał linka do takiej pelerynki, to możecie mi pozwolić tą koronkę, tak? To ma chyba emitować koronę, albo nie wiem, cokolwiek to jest, no, nieważne. No, jakby ktoś miał, to może podesłać w komentarzu. Patrzcie, moi drodzy, stepnąłem do jakichś losowych osób. Tepnąłem do jakichś losowych osób i co to jest, widzowie? Czy to jest najgłupszy... Nie wiem, jak to nazwać po prostu. Co oni robią, moi drodzy? No, to jest najgłupsza gilia ze startu edycji, wam powiem szczerze. To jest jakiś typek... No nie wiem, albo są tak głupi, albo są takimi kozakami. No przecież zobaczcie, widzę, w momencie, gdy tutaj wskoczą jakieś typy z jakimiś lepszymi setami, z mieczem fajerką, ta gilia po prostu nie ma szans, bo to jest jakaś gilia, która pewnie dopiero będzie zakładała itemki.
No nie ma po prostu szans i oni zostaną dosłownie sklepani no w chwilę, tak? No bo co oni mają zrobić? Dwa hity z Fajerki, tu jest gościu bez klaty. Oni w ogóle nie są enchantowani, tam jest gościu bez seta. Ten nie wiem w ogóle co on robi, jakąś dziurę robi. Nie wiem o co tutaj chodzi, no jakąś dziurę ziomeczek robi. Co to jest? Ty, może oni tutaj robią jakieś dokąpania się, wiecie co widzę? Może tu będzie jakaś wanna albo jacuzzi? Tak. Tu będzie jacuzzi albo wanna. Czyżby kogoś zobaczyli, że tutaj zaczęli nagle gonić? Tak, jest jakiś ziomeczek. Gonią typeczka widzowie, no. Ale jednak nie, odpuszczają. No i, a nie, krycha widzowie, kozak, krycha jaki kozak widzowie, zobaczcie. A nie, ten typek też ma klatę. Ty, pacie, jaki kozak, rzucili się na zioma, który, no gdyby ten typek się obrócił, to mógłby ich chyba, myślę, że totalnie sobie w łatwy sposób sklepać. No ale dobra, on na pewno go nie dogoni, chyba, że go dogoni. Jak go dogoni, to wam pokażę. Dobra, moi drodzy, patrzcie, dogonili się. Spojrzałem na telefon, oni się tutaj dogonili i patrzcie, jaki ciota. Ten Fox gonił tego ziomka przez 300 kratek i ten ziomek się odwrócił i ten nagle zaczął uciekać. No, wytyfy. No, takich hajraków to widzowie w życiu jest chyba sporo, że wiecie, takie cwaniaki, taki wiecie, bulldog, że hopy, zaraz cię zjem i w ogóle. A co przychodzi do czego gościu chce wyjść na solówkę, to sorry, idę po znajomych. No, tak to mniej więcej wyglądało, także Fox, wytyfy. Dobra, moi drodzy, jestem przy kolejnej gili, jest to gilia Oper. Liderem gili Oper jest fan podłoga 0W97. No gili Open tutaj, moi drodzy, standardowo mają jakieś jabłka. What the fuck, nie wiem co to ma emitować, to coś z jabłek. Jeśli ktoś wie co to emituje, to może mi napisać w komentarzu, bo jestem ciekawy, co to w ogóle ma znaczyć, te jabłka. Ale no, także tak wygląda gilia Oper, sobie tutaj chłopaki dopiero stworzyły gilię. No wiadomo, to jest start edycji, 20 minut, a no i tak to po prostu